Witam w kolejnej części z odmiany czasowników. Tym razem skupimy się nie tylko na odmianie, ale właśnie jeszcze bardziej na pisowni, co już w poprzednim filmiku się działo. Tutaj dodajemy sobie jeszcze jedną zasadę. Zasadę, którą już poznaliście przy liczbie mnogiej na początku w filmikach, na lekcji chyba drugiej lub trzeciej. A chodzi mi tutaj o literkę Z oraz literkę V. Bo jeśli chodzi o pisownik niderlandzki, to musimy pamiętać, że nie ma nigdy Z na końcu wyrazu. Gdyby tak się działo, to wtedy Z zamieniamy na literkę S. Podobnie jest przy V, nie ma nigdy V na końcu, wtedy zamieniamy na F. I na przykład tak się dzieje przy odmianie czasowników. Tutaj mamy cztery przykłady. Pierwszy z nich to czasownik niesen. Niesen, czyli kichać. Jak powiemy, ja kicham. Ich nies. Odcinając końcówkę E, zostaje nam Z, ale pisownia. Nie ma Z nigdy na końcu wyrazu, więc wtedy szybko to Z zamieniamy na S. Więc jak piszemy nis, ik, nis przez s. Trzymamy się tego, tej odmiany ik i przenosimy dalej do odmiany jaj, haj, zaj, het, dodajemy literkę d. Czyli ik, nis przez s, jaj, nist, dodajemy t, haj, zaj, het, nist, to samo. Wajuli, zaj, nisen. Ten klar. Swoją drogą, jak się kicha w Holandii, nie apsik, tylko haciu. I mówi się gezondheid, czyli na zdrowie. Kolejny przykład, tutaj mamy schrijven, czyli pisać. Pamiętamy, odcinamy końcówkę en i będzie ik schrijf, ale zostało nam v na końcu, a jest to błędna pisownia. Wtedy v zamieniamy szybko na f i będzie ik schrijf przez f. Jaj, haj, zaj, het, schrijf, t. Nadal f, dodajemy jeszcze t do tego. Wajuli, zaj, schrijven, tak jak bez okoliczniku, czyli przez v. Połączymy teraz te zasady z poprzednim filmikiem. Kolejny czasownik, zerknijcie, czy wiecie, jak go przeczytać. Poprawnie będzie lezen. Nie dość, że tutaj jest to długie e, to jeszcze z. Czyli jak według Was teraz zapiszemy odmianę ik? Pamiętamy o tym, że e trzeba przedłużyć i że z zamieniamy na s, więc powstaje nam ik lejs. Dwa e i s na końcu. Jaj, haj, zaj, het, lejst, wajuli, zaj, lezen. Ostatni czasownik, geven, znaczy dawać. Przedłużamy e, zamieniamy v na f i będzie ik. Geef, dwa e i jedno f na końcu. Jij, hij, zij, het, geeft. En klaar, bij jullie zij, geven oczywiście. Po liczbie mnogiej zawsze bezokolicznik. Mam nadzieję, że zrozumiałe. Lećcie szybko do ćwiczeń, pouzupełniajcie tutaj, poćwiczcie tą część gramatyki. A w następnym filmiku lecimy do czasowników rozdzielnie złożonych. Jak macie pytania, to dajcie znać. To de volgende keer. Doei, doei.